ten weekend odlecimy w kosmos. Poczujemy się wyjątkowo. Zrozumiemy, co czuje astronauta patrzący z orbity na Ziemię. Sam start jest to bardzo dynamiczna operacja, niezmiernie dynamiczna i sama świadomość, że się siedzi gdzieś tam na szczycie rakiety, która pod spodem ma ponad 350 ton paliwa, to jednak tak jakoś to jakieś pewne fragmenty, że tak powiem, życia przelatują. Wszystko za sprawą pierwszego polskiego lotnika kosmonauty, generała Mirosława Hermaszewskiego. Jesteśmy głową do dołu, wychodzimy na orbitę, czyli wychodząc widzimy tylko czarne niebo, tak jak tutaj dookoła, i te świecące gwiazdy. Spotkanie w archiwalnym programie Noc z TNT. Kiedy tam kosmonauta wszedł i zamknął się tym zamkiem błyskawicznym, oczywiście pływał tam, ale miał takie strzemiona, które mógł się jak gdyby zaczepić i jak gdyby sztucznie ta woda zlatywała z tym prysznicem do dołu. Sam start, kiedy po tych, że tak powiem, oczekiwaniach, wysłuchaniu i jakiś tam, prawda, podśpiewywaniu troszeczkę, chciałem pokazać, że niby się nie boję, co wcale nie było prawdą. Tylko w Non-Stop Poland.